Kochani, dzisiaj można byłoby powiedzieć, że nieco bardziej chilloutowo testujemy sobie nagrania z GoPro, jak to będzie wyglądało, oraz stabilizację, która pewnie wymiata, a jednocześnie mówimy jak zawsze o HR-ach. No i tutaj pojawia się bardzo ciekawa kwestia. GUS dzisiaj podał dane dotyczące bezrobocia, które też ponownie troszeczkę zmalało, ale generalnie jest po prostu bardzo, bardzo niskie. Co nam to mówi? Ano mówi nam to nic innego jak to, że po prostu mamy cały czas rynek pracownika. To pracownik dyktuje warunki pracodawcy. Coraz częściej, tak jak mówiłem, w naszych Bluefajowych spacerach będą się borykali z niedoborem talentów na rynku, problemem z zatrudnianiem ludzi. Tych ludzi będzie po prostu ewidentnie mniej. Abstrahując od tego, że będzie ich mniej, będą większe luki kompetencyjne wśród tych, którzy po prostu w ogóle są dostępni. Więc będzie się brało to, co jest, po to, żeby jakoś też po prostu doedukować w fazie onboardingu, po prostu jakoś jak najszybciej zmniejszać tę lukę kompetencyjną. I to rodzi kolejny problem, ponieważ jeżeli teraz jako firmy obudziliśmy się trochę z ręką w nocniku, bo nie wprowadzaliśmy tego, o czym mówiłem w Bluefajowych spacerach, albo tam po prostu, no to nie jest tak, że Olaf sobie usiadł i będzie w ten sposób. Nie jestem jakimś tam szamanem dotyczącym przyszłości HR-owej, ja po prostu bieram się o badania, o aktualne raporty i tak dalej. Firmy japońskie od kilkunastu miesięcy przygotowują się na tego rodzaju sytuację, jaka teraz właśnie wylądowała u nas na rynku, czyli niedobory pracowników, problem z zatrudnieniem i pozyskaniem talentów, zatrzymaniem ich w organizacji, odchodzeniem tych talentów, zarządzaniem nimi, przeciąganiem, ale z punktu widzenia chociażby employer brandingu, ale ukierunkowanego właśnie na talent, pozyskiwaniem starych talentów, które odchodziły z organizacji, czyli cały offboarding i tak zwani bumerangi, czyli ci, którzy powracają. Zresztą w Personel i Zarządzanie we wrześniu będzie bardzo ciekawy artykuł mojego autorstwa na ten temat. Będzie 10 trendów na lata 23-25 i tam będę między innymi mówił o właśnie bumeranga, zarządzaniu talentami i tak dalej, więc warto na to rzucić okiem, jeżeli zajmujesz się właśnie HR-ami, bo to jest nasza codzienność i musimy brać na to poprawkę, a jeżeli nie będziemy jej brali, no to właśnie, obudzimy się trochę z ręką w nocniku. No ale dobra, co zrobić, skoro już się obudziliśmy na przykład z tą ręką w nocniku i mamy ten problem? No trzeba pomyśleć, co będzie dalej, ponieważ jeżeli będziemy działali ad hoc, to pomijając fakt tego, że będziemy gasili pożary i wydawali naprawdę dużo na pozyskanie tych pracowników, którzy są, bo jeżeli potraktujemy to trochę jako akwarium, w którym są ryby, są nasi pracownicy, to musimy mieć coraz droższą wędkę, musimy mieć coraz lepszą sieć, ponieważ inni rybacy też je zarzucają. Więc będą rosły nam koszty i musimy się na to przygotować. Proponowałbym dodatkowo założyć co najmniej 10-20% względem tego, co zakładasz, plus to, że musimy trochę dopieścić tego pracownika, musimy mu dać więcej a to benefitów, a to pieniędzy i teraz uwaga, będziemy musieli dać mu więcej pieniędzy niż pracownicy, którzy w chwili obecnej pracują. Jeżeli damy mu więcej, to spadnie, nie pozostaje to bez wpływu na motywację obecnych pracowników, więc musimy nadrobić luki wynagrodzeniowe, bo inaczej będziemy mieli fuck up z obecnymi i to będzie taka spirala napędzająca się różnego rodzaju problemów. Jednocześnie nie możemy tylko i wyłącznie na tym polu działać, bo to cały czas jest etap tylko i wyłącznie gaszenia pożarów. To jest ten shit, w który się wpakowaliśmy poprzez po prostu złe zarządzanie zasobami ludzkimi w naszej organizacji i niemonitorowanie tego, co się wydarzy i dzieje na rynku. Teraz zresztą jadę do mojego przyjaciela, który jest dyrektorem IT jednej z większych firm w naszym kraju i mają też, słuchajcie, bardzo podobne sytuacje. Zresztą wygląda to często w ten sposób, że zatrudnia się osobę w IT, bo jest ten niedobór pracowników, zatrudniamy tę osobę, no i co? No i się okazuje, że nagle ta osoba, poszukujemy, nie wiem, programisty w języku X, no ale nie ma go. Podnosimy wynagrodzenie. Nadal go nie ma, nadal nie ma właściwego człowieka. No to zjeżdżamy z wymaganiami. To później koniec końców zatrudniamy kogokolwiek związanego z IT, bo miał kurs na studiach jakiś tam i chce do nas przyjść. A i na przykład przez 3 miesiące zakładamy, że w 3 miesiące go na tyle nauczymy tego, bo to jest człowiek, który ma odpowiedni mindset, sposób myślenia. Nauczymy go tego języka programowania i on będzie dla nas pracował.
No może będzie pracował, może odejdzie, może zostanie, może nie. Może się nauczy, a może się nie nauczy. Bo teraz pytanie, czy my mamy ludzi w organizacji, którzy są wystarczająco kompetentni, nie tylko pod względem znajomości, wiedzy, tego, jak właściwie, no i chodzi o sam język programowania, oczywiście, który jest przykładem tylko i wyłącznie, ale czy mają wiedzę, jak uczyć, bo to jest zupełnie inny zestaw umiejętności. I żeby nie zrazić tego naszego nowego pracownika, albo żeby nie było tak, że on posiądzie tę wiedzę, albo zostanie zdemotywowany, albo po prostu nawet odejdzie. No to naprawdę przeróżnie to może iść, więc trzeba mieć to na uwadze i to takich możliwości różnych jest bardzo, bardzo dużo. Luki kompetencyjne się poszerzają, a więc pierwszą rzeczą, którą teraz trzeba zwrócić uwagę, po zagaszeniu tych pożarów, nie mamy ludzi, trzeba ich zatrudnić, podniesiemy pensję, zrobimy to, tamto, siamto i to dalej będzie gaszenie pożarów, to żebyśmy nie obudzili się z tą przysłowiową ręką w nocniku za pół roku, za rok, musimy postawić na kompetencje miękkie, bo one będą leżały, one będą niedocenione przez ten czas, a to będzie wpływało na satysfakcję z pracy, to będzie wpływało na relacje w pracy i tak dalej, i tak dalej. A to będzie owocowało tym, że ludzie będą odchodzili, well-being będzie gorszy, szybciej będą się wypalali zawodowo, więc tych elementów naprawdę jest tam cała masa, ale przede wszystkim stawiamy tutaj na kompetencje miękkie i tworzenie zespołów. Takie wpływanie poprzez te elementy na well-being naszego pracownika, a jednocześnie chociażby elementy partycypacji w zarządzaniu i parę innych takich rzeczy, o których mówię w naszych gumifajowych spacerach w temacie, jak wpływać na well-being naszych pracowników i jak go mierzyć, bo to jest ważne z punktu widzenia HR, czyli skale well-beingowe, którego narzędzia też jest adaptacja na polskim rynku, więc tutaj jest mowa o tym, żeby właśnie przywiązywać tego naszego pracownika, tworzyć takie środowisko pracy, w którym jest mu bardzo dobrze, z którego nie będzie chciał odchodzić, gdzie na przykład u tych pracowników, którzy są wysoko na skali samorealizacji i autonomii, zapewniać im tę autonomię i możliwość samorealizacji, na przykład poprzez partycypację w zarządzaniu, czyli współodpowiedzialność za projekty, wychodzenie z inicjatywami, prowadzenie danych produktów, nagradzanie systemy na przykład małej akademii wewnątrz danej organizacji, polegające na tym, że ktoś wychodzi z daną inicjatywą, ma procent od zysków, które na tym będzie miała na przykład dana organizacja, dana firma i sam ma wówczas pierwszeństwo prowadzenia takiego projektu, czyli może awansować jednocześnie w strukturach crossowo, nawet z najniższych stanowisk na project managera czy product managera i prowadzić dany projekt, wprowadzać dany produkt i tak dalej, i tak dalej. Czy też optymalizować procesy, ponieważ to nie dotyczy tylko wprowadzenia nowych produktów. A buduje to również większą odpowiedzialność wśród pracowników, przywiązanie. Jeżeli oni na przykład są współodpowiedzialni za podejmowanie danej decyzji, za prowadzenie danych projektów, to oni się bardziej angażują, są bardziej zmotywowani i też zostają po godzinach. Nie jest to akurat bardzo dobre, to jest takie wzięte z mocno polskie. Jako Polacy zresztą pracujemy najwięcej praktycznie na świecie, jeżeli spojrzymy na statystyki godzinowe i u nas taki etos pracownika, że jak się dużo pracuje, to jest się dobrym pracownikiem. Nie to, że mądrzy, tylko że dużo w sensie długo. Co nie do końca jest dobre, coraz bardziej zmienia to oczywiście pokolenie Z, część milenialsów również, więc to będzie się zmieniało za naszego życia, jeżeli Bóg nam tyle życia da. No i to tyle w dzisiejszym nagraniu. Czyli pamiętajcie, no będą problemy z tym pozyskiwaniem pracowników, one już są teraz. Ludzie będą odchodzili, tym bardziej talenty. Musimy coś z tym zrobić. Parę porad z tego tutaj, a wkrótce również właśnie w artykule, który będzie w Personel i Zarządzanie we wrześniu, więc zapraszam. Ja nie wiem, czy to opublikuję ten filmik, bo właśnie mówię, testuję GoPro, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało w takim formacie. Jeżeli tak, to może jakieś wywiady porobię w samochodzie z ciekawymi gośćmi. Chodzi mi po głowie też taki projekt Strategie Mistrzów. Zapraszanie różnego rodzaju, tak jak wideokamieliśmy, tak za 3 lata już chodzę z takim pomysłem w głowie, że zapraszam różnego rodzaju gości, którzy odnieśli jakiś sukces, w cudzysłowie oczywiście, ponieważ to nie... No, szeroki temat. Natomiast i rozmawiam z nimi, jak właśnie, jakie kompetencje rozwijać, w jaki sposób, jak to, co oni zrobili w swoich czasach, bo czasy też są ważne, można byłoby przełożyć na to, co dzieje się w chwili obecnej na rynku, przede wszystkim dla osób młodych lub dla osób, które chciałyby zrobić pivot w swojej karierze i na przykład albo zostać politykiem, albo fotografem, albo wielkim, wspaniałym menadżerem, albo, nie wiem, florystką chociażby, bo dlaczego by nie, jeżeli im to
sprawia frajdę i dociągnij teraz dojrzeli do tego, czy chcą to robić. To każda opcja jest dobra, ważne, żeby to czuć w serduchu, mam nadzieję, że ty czujesz. Trzymaj się ciepło i pozdrawiam cię z tego serducha. Daj łapę w górę, że ci się podobało. Heja!